Okej, witam was serdecznie. Lecimy z tematem, kolejny odcinek Wiedźmina. Gramy. Na czym to skończyliśmy ostatnio? Eliksir dla Triss. Okej, czyli mamy już wszystkie składniki. Spoko, czyli możemy lecieć na dół. Tylko czy my to wszystko na pewno przebadaliśmy? Bo nie pamiętam szczerze. Wydaje się, że tu byliśmy raczej, nie? Tak, okej. Tylko tego pokoju nie byłem pewien. A, tu było to łóżko nawet, co? Skomentowałem pozycję. I musimy zejść na dół, spoko. Mam troszkę... A, są schody. Dobra, tam wejdziemy potem. A byli to, co byliśmy? Tu nie jestem pewien, chyba nie byliśmy, szczerze. To jest wprawdzie właśnie tylko ta komoda do przeszukania. No właśnie, nie byliśmy, okej. Jakieś ciekawe przyrządy. O, pozostałość to jest, widzę, po jakiejś lekcji. Tylko cztery siedzenia, cienko. Dobra, tu jeszcze będziemy mieli okazję przyjść, ale... Najpierw jednak priorytetem byłoby... Co jest? Aha, okej. Priorytetem byłoby stworzenie tego eliksiru, żeby Triss nam nie kipnęła czasem. Mam za sobą kilka dosyć ciężkich godzin, dlatego mogę być lekko przymulony. Mam przy sobie zbawczego energetyka, ale też jednak to nie załatwia w pełni sprawy. Dopóki się czegoś konkretnego nie zje albo się nie prześpi. Tylko to taki chwilowy. Chwilowe coś. Palenisk, a jeszcze musimy porozmawiać, tak. Witaj ponownie. No cześć. Kolegom, załatwione. Załatwione. Na górze jest już bezpiecznie. I mam składniki. Świetnie. Zaraz zdradzę ci recepturę. O, dziękuję. Ale musisz wiedzieć, łaskawy, że do zrobienia eliksiru potrzebujesz jeszcze... No właśnie, kurczę. Pazura silnego potwora i jaskółczego ziela. Porozmawiaj z Wesemirem. On powie ci, gdzie je znaleźć. Oto receptura. Okej, dziękuję. Elegancko. Wesemirze. Ciężko było. Na górze spotkałem kilku maruderów, ale nie sprawię już problemów. Nie wiem, czy dalibyśmy sobie radę z przerazą bez twojej pomocy. Dalibyście, spokojnie. Niestety splądrowali laboratorium. Wynieśli prawie wszystko. Gdyby Triss nie musiała walczyć z Savollą, pewnie zdołałaby uratować chociaż część. Tego nie wiesz. Ale sprzęt nie jest najważniejszy. Może gdybym poszedł z Triss, mógłbym zatrzymać Savollę. No nie ma już co tak myśleć. Bez twojej pomocy przeraza mogłaby dopaść któregoś z nas. Dobrze się spisałeś. Weź te zbroje i miecz. Trzymałem je dla ciebie. Dziękuję. No i to jest właśnie to. Teraz będziemy odczuwać skutki naszej decyzji. Już tutaj ma wątpliwości Geralt, ale jakąś decyzję trzeba było podjąć, nie? Lambert nauczył mnie receptury eliksiru. Masz już pewnie białą mewę i calcium equum. I co dalej? Potrzebujesz jeszcze jaskółczego ziela. Na szczęście mam trochę. I jeszcze pazur bestii, na przykład przerazy. Pokażę ci też, jak oskurować potwora. Bierzesz ostry nóż i delikatnie nacinasz skórę wzdłuż tułowia. Następnie... Truchło przerazy leży na głównym dziedzińcu. Jak uporasz się z oskurowaniem, odpocznij chwilę przy ognisku i zrób eliksir. Spoko, dziękuję. Okej, mamy nową zbroję. To jest ta najbardziej standardowa, najbardziej znana. A co ciekawe, w Wiedźminie Trójce jest, z tego co wiem, jest to zbroja od Wiedźminów z... Jak to się mówi? Są wilka, żmij, nie wiem, Manticory, to jak to się nazywało, kuźwa, nie pamiętam. Cechu Manticory. Tak? Porozmawiałem z nim trochę, jak już zaczęliśmy. Są jeszcze inni Wiedźmini? Kiedyś były jeszcze dwie wiedźmińskie szkoły, ale już dawno o nich nie słyszałem. Wszystkich, o których mi wiadomo, już poznałeś, z wyjątkiem Berengara. Znałem go? Chyba nie. Zawsze był zamknięty w sobie i chodził własnymi ścieżkami. Tak naprawdę
Nikt z nas nie znał Berengara. Pamiętam, że regularnie uciekał z Kermoren, ale zawsze w końcu wracał. Dopiero po próbie traw zaakceptował swoje przeznaczenie i zabrał się za ćwiczenia. No bo jakby już nie miał nic co innego do roboty, został mutantem, no to wiesz. Czemu go tu nie ma? Nie wiem. Od dawna nie miałem z nim kontaktu. No dobra. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Ojej, dużo tu... No, porozmawiamy, nie spieszymy się nigdzie. Zdarzało się już w przeszłości. Czarodziejki są strasznie przemądrzałe. Chociaż Triss przy swoich koleżankach to prawdziwy anioł. Byłbym zapomniał. Mam dla ciebie coś. Taki przydatny drobiazg. Dziękuję. Nie ma sprawy. Cóż to mi dałeś? Zaraz zobaczymy. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Kim był Leo? Sierotą, jakich setki można było znaleźć w rynsztokach po wojnie z Nilfgaardem. 6 lat temu przyjąłem go do terminu. Przykro mi. Odzyskamy nasze tajemnice i znajdziemy morderców Leo, choćby uciekli na koniec świata. Dokładnie, Vesemir, aż za ciebie teraz wypiłem. Chciałem o coś spytać. Pytaj. Wspominałeś, że już kiedyś broniłeś Kermoren. Tak, dawniej Kermoren było pełne życia. Na stałe mieszkało tu 15 wiedźminów. Przygotowywali i trenowali chłopców mających przejść próby. Tylko oni znali tajemnicę przemian. Na zimę do warowni wracali wiedźmini ze szlaku. Ci, którzy nie znaleźli swojego miejsca wśród ludzi. Przed bitwą w Kermoren przebywało 23 wiedźminów i 40 uczniów. Mało. Cholernie mało, wziąwszy pod uwagę tłum fanatyków, z którymi mieli się zmierzyć. Nie wiem dokładnie, jak do tego doszło. Później mówiono, że była to reakcja spontaniczna, nagła i niemożliwa do przewidzenia eksplozja słusznego gniewu, zrodzona przez niechęć do wiedźminów. Faktem jest, że ktoś rozmyślnie podjudzał ich szczół tłuszcze. Rozdawano nawet ulotki, wstrętny paszkwil, który specjalnie wyznaczeni podżegacze czytali chłopstwu. Faktem jest również, że mimo druzgocącej przewagi liczebnej fanatycy nie zdobyliby twierdzy, gdyby nie pomoc czarodziejów. Przeżyłem jako jedyny. Przez przypadek, przeoczenie. Nie oszczędzili nawet najmłodszych chłopców. Przejdź się po murach, wilku. Popatrz na szkielety. Może znajdziesz ulotkę? Kiedyś były ich setki. Przeczytaj ją i zapamiętaj, jako przestrogę, do czego zdolni są ludzie. Ciekawe. Smutne, chciałem bardzo smutne. Spytać. Pytaj. Ajajaj. No szkoda tych wiedźmów, naprawdę, właśnie. To jest zawsze ten wieczny taki konflikt, bo jednak wiedźmi bronią tych ludzi wszystkich, tak naprawdę przed bestiami z koniunkcji sfery, a oni mimo wszystko zawsze ich tak nienawidzą. Masakra. Masz jakieś podejrzenia, kim byli napastnicy? Nie. Choć obecność czarodziejów świadczy, że to nie byli zwykli bandyci. Przeszukaliśmy zabitych. Jedyną wskazówką są brosze w kształcie salamandry. Mieli je wszyscy. Czuję, że nadszedł dla nas ciężki czas. A salamandry jeszcze cięższy. Okej. Okay. Bywaj. Spoko, mam wszystko obgadane. Z Eskelem pogadałem później. Na razie lecimy. No właśnie, o Berengarze. Berengara będziemy mieli okazję spotkać jeszcze. Dalej ten grom działa? Tak, kuźwa. Ciekawi mnie, czemu w trzeciej części zrobili tą zbroję jako zbroję cechu Manticore, bo z tego co wiem, Sapkowski wspominał jedynie o weźmie ze szkoły kota, wilka. Węża raczej nie było, chociaż tego nie jestem pewien. Raczej pododawali dużo tych szkół, żeby urozmaicić jednak trochę. Dobra, jeszcze chciałbym zobaczyć tylko, jak to wszystko wygląda. Co mi w ogóle dał Vesemir?
Okej, elixir z oka przerazu. No, taka zwierzęca recepty na elixir. No właśnie. To się nam przyda na pewno. Nie wiem, czy to nam dał teraz ten Vesemir, czy nie? Nie jestem pewien. A w ogóle przydałoby się tutaj jaskółkę wyrzucić sobie. Okej. Dobra. To czytaliśmy. O tym poczytałem później. To czytaliśmy. Spoko. Także teraz zostaje nam tylko... Okej. Lecimy zrobić eliksir dla Triss. Pierwszy eliksir, jaki stworzymy. Zawsze mi się podobało bardzo właśnie część alchemiczna Wiedźmina. Tylko w dwójce była troszkę tak... Nie wiem, jakoś nie przypadła mi do gustu, ale trójka, jedynka... Mega. Naprawdę. Lekarstwo dla Triss. Co ja tu... Nie mam tego, czy co? Mieszaj. Elegancko. Do tego będzie nam co potrzebne. No, jakieś jeszcze składniki. Jeszcze będziemy mieli okazję stworzyć. Okej. Może, no, jedną godzinę musimy się przespać, niestety. I w sumie teraz już przydałoby się pogadać ze Skalem. Jeżeli go gdzieś tu jeszcze znajdziemy w ogóle. Bo już po pójściu do Triss będziemy mogli uciekać z Kermoren. Szkoda wprawdzie, ale no niestety. A co to są w ogóle za... Nigdy na to nie zwracałem uwagi. W obronie prostego ludu. Inspirujące. No właśnie. Tu jest jakby... Bazyliszek chyba? Prawdopodobnie bazyliszek. A ciekawe, czy coś powie, jak podejdę jeszcze do innych. Bo tak szczerze nie... Nigdy nie zwróciłem uwagi, że on może jeszcze coś nam dopowiedzieć, jak będziemy patrzeć na te obrazy. Zdaje się, że Wiedźmini zawsze lepiej machali mieczem niż pędzlem. A, no. Tu nie wiem, co to jest za bestia, nie potrafię poznać. Cholera wie. Zdaje się, że Wiedźmini zawsze lepiej machali mieczem niż pędzlem. Tutaj też jakiś taki... Drakonit. Spoko. Elegancko. Fajnie, fajnie. Już odkrywam coś, czego nie wiedziałem poprzednim razem przychodząc, że on może nam coś dopowiedzieć tutaj jeszcze. Kurczę, tylko Eskela bym chciał naprawdę znaleźć. Kurczę, Eskel. Tam jest tylko Vesemir. O, nie wiem czy nie. Nie, raczej nie było tam Eskela. No cóż, jak coś... Mogę zejść do laboratorium w ogóle? Teraz jak już... Mogę. Przejdziemy się jednak. Nawet już nie tyle to, co chciałbym bardzo pozmawiać ze Skelem, ale jednak pożegnać się z tym miejscem, bo jednak... Wow. Musi się wczytać wszystko. Już, spokojnie. Chill. Halo? Bo jednak na trochę stąd uciekamy. Tak naprawdę ponownie będziemy tutaj... Kurwa mać, co się dzieje? Dobra, to laboratorium jest jakieś chore. Ponownie będziemy tutaj mieli możliwość przyjść dopiero... Tak naprawdę w Wiedźminie Trójce. Chyba tak, no bo w jedynce już tu nie wrócimy raczej. W dwójce to w ogóle inne są jakieś miejscowości. Nie wiem, co się dzieje. Mam kilka programów odpalonych w tle, ale chyba nie na tyle, żeby tak przeszkadzały. Vesemir. A Eskel nie wrócił. Nie ma go tam. Dobra, to się robi irytujące. Uspokoisz się? Nie, dalej tak. Nie wiem, po prostu już chodźmy do Triss. Miejmy to za sobą. Szkoda, że nie pogadaliśmy ze Skelem, cholera. Mogłem już odwalić to na początku teraz. Nie będę miał prawdopodobnie okazji już. Chociaż może jeszcze go gdzieś tu spotkamy na pierwszym piętrze.
otwórzmy tylko drzwi. Z altem trzymając wejdę. O, jest Lambert, to może gdzieś tu będzie Eskel. Lambert już chyba nie ma nam nic ciekawego do powiedzenia. Tam jest Eskel, dobra. Idziemy z nim pogadać. Masakra, wy musicie mi to wybaczyć, jednak nie wiem, czym to jest spowodowane, naprawdę. O, widzę, ćwiczy. No, chodźmy z nim pogadać, bo masakra. Potrzebujesz czegoś, wilku? Mam kilka pytań. Słucham. Okej. Po kolei lecimy. Możesz powiedzieć mi coś o eliksirach? Bazą alchemiczną jest alkohol. Im lepszy, tym czystszy i bardziej wartościowy eliksir ci wyjdzie. No okej, jest to krótka, aczkolwiek cenna wskazówka. Widzę, że dobrze się tu czujesz. Zawsze wolałem zbrojownię od laboratoriów alchemicznych. Wesemir, nie dziwić się. Zawsze powtarzał, jak ważne są eliksiry, nie zna się na tym najlepiej. W końcu jest instruktorem szermierki. Stara się nam przekazać wszystko, czego go nauczono. A to było parę ładnych lat temu. Ja nie lubię się poprać w tych wszystkich proszkach, grzybkach i innych świństwach. No w sumie Geralt jako tako też podczas sagi wiedźmińskiej nie bawił się za dużo alchemią. Coś tam ewentualnie tylko kilka ziółek rozdrabniał okazyjnie. Powiedz, bylibyście w stanie przeprowadzić mutację Leo przy pomocy Triss? Być może. Nie wiem. To trudna sprawa. Nigdy nie pokazaliśmy Triss laboratorium. A ostatnie mutacje przeprowadzono wiele lat temu. Jeszcze przed bitwą. Wesemir powie ci więcej. No już powiedział. Myślisz, że Triss nie wykorzystała swojej magii, żeby dostać się do laboratorium? Szanuję nasze sekrety. Poza tym wiele dla nas zrobiła. Dla ciebie. Mówiąc krótko, ufam jej. Ja też dla niej trochę zrobiłem. Nie rozumiem, czemu nie pokazaliście jej laboratorium. Triss chciałaby wykorzystać nasze sekrety, żeby czynić dobro, leczyć ludzi i tym podobne. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Jednak to nie takie proste. Znasz historię o gnomie Alfredzie Nablu? Eskel, straciłem pamięć. Jak wszyscy z jego rasy, był niezrównanym wynalazcą. Po wielu latach pracy odkrył materiał o niesamowitych właściwościach. Miał on służyć głównie do prac w kopalniach i kamieniołomach. Alfred, mimo że niewątpliwie był geniuszem, nie przewidział, do czego jeszcze może posłużyć jego wynalazek. Inni szybko skojarzyli, że substancja wyrywająca z ziemi najtwardsze kawały granitu może też burzyć mury zamków. Byli też tacy, którzy zastanawiali się nad wykorzystaniem jej w walnej bitwie. Rozumiem, do czego zmierzasz. Co się stało z Alfredem i jego wynalazkiem? Czarodzieje nie dopuścili do rozpowszechnienia tego cudu. Alfred popełnił samobójstwo, a jego pracownia spłonęła. Okej, spoko. Chyba w Wiedźminie Trójce była jakaś książka traktująca właśnie o tym Alfredzie. To już pytaliśmy, to... Okej. Nie wiem, czemu jest dalej podświetlone. Powiedz mi o próbach. Cały proces składa się z trzech etapów. Pierwszym jest wybór. Leo właściwie go już zakończył. Polega on na ciężkim, morderczym treningu połączonym z odpowiednią dietą. Domyślam się, że ta dieta to coś więcej niż zwykła marchewka i sałata. Oj, tak. Tak. W laboratoriach rosną unikalne grzyby, mchy, trawy i zioła. W połączeniu z treningiem jesteśmy w stanie znacznie zwiększyć przyrost masy mięśniowej, przemianę materii, kondycję. Słowem, ogólną wydolność organizmu. Wszyscy przechodzą pierwszy etap? Niestety nie. Najczęściej wysiada wątroba i serce, czasem psychika. Nadmiar agresji, niekontrolowane wybuchy gniewu, depresje. No właśnie. Też często, z tego co pamiętam, były to bardziej takie trujące zioła niż tylko zwiększające wydolność, wydajność i niekiedy właśnie się to kończyło nieciekawie, bo byli zatruwani tym notorycznie. Rozumiem. A drugi etap? Próba traw. Wymyślono o niej więcej bzdurnych bajek niż o Śniegowej Królewnie. Przed napadem w laboratorium były retorty, piece alchemiczne, receptury, zioła i trawy. Brakowało tylko czarodzieja i magii. Widziałeś próbę na własne oczy? Tylko jedną. Naszą. Kiedy zbielały ci włosy, myślałem, że wariuję. Trawy wpływają na system nerwowy. Proces musi być kontrolowany magicznie. Efektem jest błyskawiczny refleks. Tempo reakcji nieosiągalne dla zwykłego człowieka. Przeżywa 4/10. 4/10. Doszukam jeszcze później, ale wydaje mi się, że w książkach była podana troszkę inna liczba.
Ale tego nie jestem pewien. To poszukam, zapiszę sobie nawet, żeby zapamiętać. Ostra selekcja. Powiedz o ostatnim etapie. Zmiany, czyli mutacja oczu, szpiku kostnego, zmiany hormonalne. Nie znam się na tym najlepiej. Dzięki nim widzimy w ciemności. Nasze rany goją się 2-3 razy szybciej niż u normalnych ludzi. Do tego dochodzi zwiększona odporność na trucizny. Brzmi nieźle. Jaka jest tego cena? Brak emocji. Sterylność. Jesteśmy bezpłodni. Zmiany też są nieodwracalne? Całkowicie. Czy nie, inaczej. Nie pozbywają ich emocji, tylko pozwalają im kontrolować emocje. Pozwalają im kontrolować tą fazę reakcji. Że nie reagują od razu mimowolnie, tylko potrafią właśnie skontrolować proces reagowania na emocje. Widziałeś magiczną burzę? Byłem wtedy na polowaniu. Zanim nadeszła, do lotu zerwały się chmary lelków kozodojów. Całe setki, szare, niesamowicie szybkie kształty, dziki, urywany tryl, szybkie klaskanie skrzydełek. W sumie to normalne, chociaż nie zawsze jest ich tak dużo, nie zawsze wyją tak potępieńczo. Potem nadeszła burza. Wiedziałem, że nici z polowania, więc ruszyłem do Kermoren. Po drodze trafiłem na pozostałych. Okej, no. Bywaj. Spoko. W sumie fajnie, dowiedzieliśmy się kilku ciekawych rzeczy. Mam przynajmniej zanotowane, co muszę się dowiedzieć. Jeśli chodzi o tą liczbę wiedźminów, która przeżywa próbę. Próby. Po prostu próby. I. Co jeszcze miałem powiedzieć? No zapomniałem, nieważne. Zaraz może wpadnie mi. Tylko teraz którędy? Aha, tutaj. Okej. Okay. Lecimy do Triss. Bo biedna tam zdycha. O! Kamień szlifierski, spoko. Ach, ten pokój. W Trójce mamy tutaj też balkon, ale widzę, że tutaj jeszcze go nie mamy. Dobra, Triss, chętnie ci pomogę, tylko najpierw muszę opierdzielić tutaj wszystko, co się da. No i dobra, fajnie. Zapiszemy grę. I tak naprawdę to już będzie końcówka, jeżeli chodzi o Kermoren. Dobra. Trzymaj, Triss. Dziękuję, Geralt. Mam nadzieję, że ten eliksir pomoże. Miałam straszne sny. Śniło mi się, że Lambert jest ze mną. Pewnie był. Patruje się we mnie i mówi: tylko mi tu nie umieraj, Marigold. Przecież jesteś przemądrzałą wiedźmą, która wszystko wie najlepiej. O, Geralt, tak się cieszę, że cię widzę. Z czego się śmiejesz? Cieszę się, że lepiej się czujesz. Wiem, że powinniśmy już ruszać. Ale mam ochotę jeszcze pożegnać się z Kermoren. Dotrzymasz mi towarzystwa? Jasne, dawaj. Z przyjemnością. Chcę pobyć tu jeszcze chwilę. Nie powiedziałam ci jeszcze, jak bardzo się cieszę z twojego powrotu. Kiedy cię zobaczyłam, emocje, uczucia, które starałam się stłumić, wróciły ze zdwojoną siłą. Wybacz, Triss, ale nie jestem jeszcze gotowy na rozmowę o przeszłości. Oczywiście. Nie powinnam naciskać, to pewnie te emocje. Na moc. Zachowuję się jak nastoletnia dziewczyna. Dobrze, wróćmy do teraźniejszości. Rozmawiałam z Wesemirem. Powiedział mi, co się stało. Jest mi strasznie przykro. Zawiodłam was. Wybacz mi. Nie przesadzaj, dziewczyno. Zrobiłaś wszystko, co mogłaś. Nie ma nic do wybaczania. I bardzo nam pomogłaś. Radość, której doznałem na wieść, że żyjesz, ciężko porównać z jakąkolwiek inną. Chyba, że z taką, jak w tej chwili. Gdy patrzę na ciebie. Tak bardzo tęskniłam. Chodź, sprawdzimy, czy to rozpadające się najlepsze łóżko w Kermoren jeszcze się do czegoś nadaje. Okej. No, Geralt zawsze był ruchacz, nie oszukujmy się. A Triss jednak zawsze jakoś tam... coś tam czuła do Geralta, prawda? Nawet był taki motyw, że jak dotykał ją, to ona czuła jakby...
prąd przechodzący przez jej ciało. Jak zwykle. Jak zwykle? Ty naprawdę nic nie pamiętasz? Niestety. Jak się skończyła walka? Włamali się do laboratorium, zabili Leo, ukradli mutageny i uciekli. Biedny Vesemir. Kolejny z jego wychowanków zginął przedwcześnie. Czekaliśmy na ciebie z pogrzebem. Dziękuję. Co do waszych osławionych mutagenów, konsekwencje mogą być katastrofalne. Zobaczymy. Nie traćmy więcej czasu. Chyba, że chcesz o coś spytać. Jak masz mi coś ciekawego do powiedzenia... Dawaj. Mogłabyś przywrócić mi pamięć? Nie wiem. Musiałabym cię zbadać. Zresztą istnieje duża szansa, że pamięć wróci sama. Najlepszym lekarzem jest czas. Jak duża szansa? Naprawdę trudno powiedzieć. Badania umysłu są skomplikowane. Gdybym wiedziała, co spowodowało utratę pamięci, byłoby znacznie łatwiej. Dziki gon. Cóż, teraz nie ma czasu na badania. Geralt, możemy już iść? Wspomniałaś o konsekwencjach kradzieży. Większość czarodziejów i władców sprzedałaby własną duszę, aby dostać w swoje łapy te wasze mutageny. Większością powoduje żądza władzy chciwość, albo i jedno i drugie. Problem w tym, że aby skorzystać z tej wiedzy, potrzeba czarodzieja, który opanował arkana w stopniu co najmniej mistrzowskim. A takich jest niewielu. A bogaci kupcy? Książęta? Królowie? Być może. Wszystko jest możliwe. Szkoda czasu na czcze rozważania. Mamy za mało informacji. Masz rację. Geralt, możemy już iść? No możemy w sumie, dobra. Także kończymy z Kaer-Morhen. Szkoda, no ale trzeba ruszać dalej, nie? Ruszajmy. Nie dajmy Vesemirowi czasu. Na szlak. Chodźmy więc. Właśnie w sumie dziwi mnie, że oni tu wszyscy sobie teraz siedzieli, bo zazwyczaj wracali na zimę tylko do warowni, do siedliszcza. Tak to jednak trzeba było zarabiać, nie? Ale może nie wiem. Przerwę chcieli sobie zrobić. Ajajaj. Nie wiemy, skąd przyszli bandyci, ani kto za nimi stoi. Podróżując w grupie, będziemy zwracać uwagę, a rozdzielając się, szybciej odnajdziemy ich ślady. Udam się na zachód. Mam tam trochę kontaktów. To ja idę do Kedwen. Chyba, że ktoś jest przeciw. W porządku. Gdzie ja mam się udać? Pójdziesz na południe, do Temerii. Król Foltest ma wobec ciebie dług wdzięczności. Kiedyś odczarowałeś jego córkę. Może tam natrafisz na jakieś ślady. Triss, co zamierzasz? Spróbuję uruchomić swoje wpływy. Jak się czegoś dowiem, skontaktuję się z Geraltem. Smutne. Postaram się jak najszybciej zebrać informacje i odnaleźć cię w Wyzimie. Triss. Nic nie mów, Geralt. Nie znoszę pożegnań i jeszcze się rozpłaczę. A nie ma nic bardziej żałosnego niż płacząca czarodziejka. To są chyba słowa Yennefer. Wypowiedziałem do Triss w książce. Nie daj się zabić. Drugi raz tego nie zniosę. Żegnaj, Geralt. Cześć. Do zobaczenia. A Geralt standardowo nienawidzi portali. Właśnie, muszę sobie też mapę wziąć tutaj koło siebie, jak gram. Elander. Dokładnie. Ach, wyzima. Pierwsze opowiadanie z zbioru opowiadań, Ostatnie życzenie, tutaj się zaczęło. No i wracamy do korzeni w sumie. Jednak teraz trochę bardziej z określonym celem. Odszukać salamandrę, wyrżnąć ich. Obrzeża. No tak, właśnie, teraz jeszcze trzeba będzie przejść całą część gry na obrzeżach. Czyta się to, czy nie?
Możliwe, że to się zbugowało, bo z tego co pamiętam, były takie tutaj motyw, że na tym ekranie wczytywania mogło nam nie przerzucić dalej gry. Także na wszelki wypadek ja się już z wami pożegnam, bo i tak wybiła 30 minuta. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć!